Pracujesz ponad swoje siły, by udowodnić, ile jesteś warta? Mimo to czujesz się niedoceniana przez innych, swojego szefa, partnera, bliskich? Zgadzasz się na coś, bo przecież powinnaś, a potem jesteś tylko na siebie zła? A może ciągle czujesz się przez kogoś oceniana? Już zaczęło cię to męczyć. By zbudować prawdziwe poczucie własnej wartości, potrzebna jest bezwarunkowa, pełna akceptacja siebie samej. Taką, jaką jesteś tu i teraz, autentyczną ciebie. Dzięki regularnemu słuchaniu tych afirmacji nawiążesz lepszy kontakt z tym, co jest dla ciebie prawdziwe. Wzmocnisz wiarę w swoje siły, zaczniesz traktować siebie z życzliwością i miłością. Poczujesz się pewniej, bo zaczniesz dostrzegać, jaka naprawdę jesteś, niezwykle cenna i niepowtarzalna. Poczujesz się lepiej z samą sobą. Cześć, tu Ania Aftowicz z For Change. Odwiedź moją stronę, link jest w opisie, bo tam znajdziesz więcej informacji o mnie i o tym, co robię. Subskrybuj też mój kanał, bo będę tu dodawać wiele materiałów, które pozwolą Ci rozwijać siebie, swój biznes i swoje życie. Teraz załóż słuchawki. Afirmacje zostały tak nagrane, żeby się przenikać. Znajdź dla siebie spokojne miejsce. Odpręż się i zamknij oczy. Możesz też wybrać się na spacer. Nie przejmuj się, że nie jesteś w stanie wyłapać każdej z afirmacji osobno. To nie o to tu chodzi. One mają dotrzeć do Twojej podświadomości i specjalnie zostały nagrane tak szybko, by uniemożliwić Twojemu umysłowi kwestionowanie ich. Jeśli któraś z afirmacji wywołuje w Tobie sprzeciw, przyjrzyj się jej dokładniej. Odpowiedz na pytanie, w co ja wierzę? Od kogo to usłyszałam? Jakie wydarzenie sprawiło, że w to wierzę? Bo to prawdopodobnie Twoje ograniczające przekonanie i warto nad nim pracować. Zobaczysz, że po jakimś czasie słuchania tych afirmacji straci ono moc. Polecam Ci słuchać tego nagrania codziennie przez miesiąc dla najlepszych rezultatów, albo tak długo, jak będziesz czuła potrzebę. Okej, teraz zrób głęboki wdech i wydech. I zaczynamy. Mimo, że do tej pory skupiałam się na tym, czego mi brakuje, czułam, że inni są lepsi ode mnie, bardziej zdolni, przebojowi, pewni siebie, teraz to zmieniam. Chcę dostrzegać to, w czym jestem naprawdę dobra, co umiem robić świetnie, gdzie są moje talenty i akceptować siebie bezwarunkowo. Odnajduję wewnętrzny spokój. Uczę się kochać siebie prawdziwą. To ja kreuję swoje życie i decyduję, co się w nim dzieje. Jestem niezwykle wdzięczna za to, co mam i kogo mam wokół siebie. Świadomie zwracam uwagę na rozpoznanie, co jest prawdą, a co iluzją w moim sposobie myślenia. Prawdą jest, że jestem unikalna, wyjątkowa i zasługuję na akceptację i szacunek dla siebie właśnie takiej. Uczę się traktować siebie z delikatnością, zamiast wywierać na siebie presję. Jestem piękna wewnątrz i na zewnątrz. Dobrze się czuję w swojej skórze. Mam mnóstwo energii i mocy. Wiem, za czym tęsknię, czego potrzebuję. Moje myśli kreują moją rzeczywistość. Jestem gotowa na głęboką zmianę w postrzeganiu swojej niesamowitej wartości. Widzę, jak wiele dobrego wnoszę w swoją pracę, relacje, życie innych ludzi. Odkrywam swoją siłę, odwagę do stawiania czoła wszelkim przeciwnościom. Uświadamiam sobie, czego mi brakuje, co mi przeszkadza, do czego chcę dążyć. Krok po kroku odkrywam siebie na nowo i uczę się rozumieć siebie samą, swoje zachowania i decyzje. Czerpię ze swojej wewnętrznej mądrości. Akceptuję całą siebie. Otwieram się na prawdziwe szczęście i spełnienie w każdej sferze, mającej źródło w prawdziwym poczuciu własnej wartości. Przed oczami pojawiały mi się wtedy przyszłe możliwe sytuacje, w których mogę być naprawdę pewna siebie. Przestaję ciągle porównywać się do innych. Skupiam się na tym, jaka byłam wczoraj i jaka mogę być lepsza dziś. Staję się lepszą wersją siebie każdego dnia. Wiem, co tak naprawdę jest dla mnie ważne i na czym najbardziej mi zależy. Bezwarunkowa miłość do siebie jest bezpieczna i dobra. Docieram do tego, co jest we mnie prawdą i uczę się otwarcie to pokazywać innym. Robię to, co chcę, co sprawia mi radość. Świadomie zaczynam dzień tym, co mnie wzmacnia fizycznie i psychicznie. Mam swoją poranną rutynę, która pozwala mi z większą energią przeżyć każdy dzień. Z determinacją dążę do zaspokojenia swoich potrzeb. Uwierzyłam, że to ode mnie zależy, jak będzie wyglądała moja nowa, lepsza przyszłość. Jestem połączona z tym, co czuję i czego potrzebuję. Zaczynam robić to, o czym marzę. Podchodzę do siebie z łagodnością, wyrozumiałością i ciepłem. Codziennie buduję coraz bliższą relację z samą sobą. Bezwarunkowo siebie akceptuję. Jestem dla siebie jak najlepsza, wspierająca przyjaciółka. Mam prawo do gorszego samopoczucia. Jestem przecież człowiekiem. Pozwalam sobie na wszystko, co jest we mnie prawdziwe. To naprawdę wspaniałe uczucie. Czuję swoją wartość. Uczę się codziennego pielęgnowania kontaktu z samą sobą. Patrzę na siebie w nowy, wzmacniający mnie sposób. Moje blokady, hamujące nawyki i ograniczenia z każdym dniem tracą swoją moc. Jest we mnie pełna zgoda na to, jaka jestem autentycznie.
Czuję swobodę, wyrażając otwarcie, co myślę i co czuję. Gniew, smutek, odraza, złość, zazdrość to naturalne uczucia, które czuje każdy z nas, bez wyjątku. Są niczym złym, niczym dobrym. To dla nas jedynie cenna informacja. Pokazują, co jest w nas prawdziwe. Dlatego pozwalam im być, bez odrzucania, ukrywania. Wtedy nieprzyjemne uczucie transformuje się, znika. Antidotum na gniew, żal, zazdrość jest miłość. Jestem otoczona miłością. Dziękuję tym, którym zazdroszczę. Oni pokazują mi, co sama chciałabym mieć, gdzie być, czego dokonać. Pokazują mi kierunek. Już teraz mam w sobie wszystko, czego potrzebuję, by to osiągnąć. Jestem dla siebie dobra. Mam w sobie wiele cudów do odkrycia. Przestaję utożsamiać się z tym, co o sobie myślę. Jestem siebie ciekawa i otwieram się na poznawanie siebie na nowo. Obserwuję siebie, swoje myśli, uczucia i doznania w ciele. Przestałam zgadzać się na to, by myśli kierowały moim całym życiem i postępowaniem. Słucham całej siebie, swojego serca, duszy, ciała. Kiedy zauważę ograniczającą mnie myśl, zmieniam ją na taką, która mnie wspiera. Mimo, że kiedyś wywierałam na siebie presję i wciąż próbowałam robić wszystko, by zadowolić innych, teraz już wiem, że najważniejsze jest to, żeby skupić się na swoich potrzebach. Gdy ja będę szczęśliwa, zadowolona, uśmiechnięta, to będę mieć więcej empatii i życzliwości dla innych. Oni tylko na tym skorzystają. Zwracam uwagę, by wyrażać siebie, swoje prawdziwe odczucia i intencje jak najwierniej z tym, co czuję w środku. Skupiam się na tym, by każdego dnia wykonywać jak najwięcej czynności, które przychodzą mi z łatwością i sprawiają mi radość. Kiedy czuję wątpliwość, czy to, co myślę albo mówię, jest naprawdę moje, zadaję sobie pytanie, od kogo pochodzi ta myśl, to przekonanie. Przestałam się bać oceny innych. Całkowicie i bezwarunkowo akceptuję to, jaka jestem, czego chcę, co robię i za czym tęsknię. Jestem gotowa, żeby wybaczyć wszystkim brak akceptacji mnie, jakiego doświadczyłam w swoim życiu. Lęk przed oceną innych jest tak naprawdę lękiem przed oceną samej siebie. Przestaję się oceniać. Do poczucia szczęścia potrzebuję tylko i wyłącznie swojej akceptacji. W zamian za porównywanie się do innych wybieram postrzeganie siebie i innych jako równych sobie, wartych wzajemnej akceptacji i szacunku. Gdy zdarzam się porównywać do innych, traktuję to jako świetną okazję do poznawania siebie. Bo jest jakiś powód, czemu wybieram tą, a nie inną osobę, by się do niej porównać. Wybaczam sobie, uwalniając się od bólu, poczucia winy i wstydu. Wybaczam wszystkim, którzy kiedykolwiek mnie skrzywdzili. Wybieram wolność i poczucie niezależności. Biorę pełną odpowiedzialność za swoje poczucie wartości, moje życie i szczęście. Jestem w pełni świadoma swoich silnych i słabych stron. Silne strony czynią mnie silniejszą, to na nich się skupiam. Kiedy coś mnie osłabia, zmieniam to, by czuć swoją moc. Moja moc tkwi w umiejętności kontrolowania swojego umysłu. Przeszłość przestała mieć dla mnie znaczenie. Liczy się tylko to, co jest tu i teraz. Wybaczyłam sobie swoją przeszłość i wszystkie swoje błędy. Odzyskiwanie poczucia własnej wartości jest dla mnie nawiązaniem kontaktu z tą częścią mnie, która jest małą dziewczynką i po raz pierwszy usłyszała, pomyślała lub poczuła, że jej wartość w jakimś stopniu zależy od innych. Dla mojego poczucia własnej wartości najważniejsza jest pełna akceptacja siebie samej, taką, jaką jestem. Wracam do momentu, gdy czułam się niekochana, niewidziana, niezaopiekowana, zraniona i przytulam siebie w myślach. Daję swojemu wewnętrznemu dziecku, czego naprawdę potrzebuję. Traktuję siebie, swoje emocje, potrzeby i pragnienia jako niezwykle ważne. Zasługuję, by się dobrze czuć z samą sobą. To, że sama siebie cenię, pozwala innym dostrzegać moją wartość i mnie doceniać. Mam w sobie wszystko, co jest mi potrzebne, by zrealizować swoje marzenia. Działam mimo strachu. On mi tylko pokazuje, gdzie mam największą możliwość rozwoju. Brak jest we mnie potrzeby udowadniania innym, jak wartościową jestem osobą i że zasługuję na ich uwagę i miłość. Jestem warta miłości, dobra i szacunku. Bronię swoich poglądów. Jasno się komunikuję. Mówię wprost, kiedy leży mi coś na sercu. Wiem, że ludzie, którzy mnie kochają, to docenią. Mimo, że kiedyś pracowałam ponad swoje siły, udowadniając sobie i innym, na ile mnie stać, ciągle przepraszałam za wszystko, myślałam, że sprawię komuś kłopot z samą sobą, teraz jestem mądrzejsza. Skupiam się na słuchaniu siebie i reagowaniu na to, co mi naprawdę potrzebne. Z każdym dniem buduję swoje poczucie własnej wartości. Jestem niezwykle dumna ze swoich wszystkich osiągnięć. Doceniam siebie za to, kim jestem i dokąd potrafiłam sama dojść. Zawsze mam wybór. Czuję się ze sobą tak, jak się traktuję. Robię dlatego wszystko, by być dla siebie dobrą. Prawdziwa zmiana zaczyna się wewnątrz. Pozwalam sobie na bycie sobą w każdej chwili swojego życia. Jestem wdzięczna za wszelkie wyzwania, które pozwalają mi być coraz lepszym człowiekiem. Jestem niepowtarzalna. To niesamowite uczucie. Wierzę w siebie i w moją zdolność do pozytywnej reakcji na cokolwiek, co mnie dotyka. Głęboka autentyczność to moja sekretna broń. Żyję w zgodzie z moimi najważniejszymi wartościami. Jestem spójna. Wiem, że każdy ma w sobie potencjał. Ja też.
Jestem pozytywnym przykładem dla wszystkich, którzy mnie znają. Wybieram bycie sobą w każdej sytuacji. Pozwalam sobie na czucie wszystkich emocji. Pozwalam im przez siebie przepływać. Zawsze mogę na siebie liczyć. Kiedy potrzebuję pomocy, szukam osób, które mi jej udzielą. Odrzucam presję wyglądu i zachowania w jakiś określony sposób, kiedy wiem, że można inaczej. Tak jak jest teraz, jest dobrze. Mam dla siebie czas. Jestem dla siebie ważna. Codziennie pytam się siebie, czego mi teraz najbardziej potrzeba, bym czuła swoją wartość. Gdy usłyszę w myślach odpowiedź, robię wszystko, by tą potrzebę zaspokoić. Źródłem mojego działania jest głębokie poczucie własnej wartości. Odrzucam wymuszone działanie powodowane lękiem przed negatywną oceną. Kiedy robię coś dla innych, robię to z miłością, radością, bo tego autentycznie dla nich chcę. Mam prawo do swoich potrzeb. Pozwalam sobie na odpoczynek. Jestem doceniana i wynagradzana za to, co robię. Mam mnóstwo energii i siły życiowej na co dzień. Otwieram na siebie serce. Wsparcie pojawia się, gdy go potrzebuję. Chcę spełniać swoje marzenia. Jestem zdeterminowana. Wybieram kontakt z akceptującymi mnie osobami. Skończyłam z dostosowywaniem się do wymogów otoczenia. Perfekcja jest iluzją. Odpuszczam sobie dążenie do wymyślonego ideału. Jestem spontaniczna. Jasno wyznaczam swoje zdrowe granice. Kończę z ciągłym biczowaniem siebie, że jestem inna niż chciałabym być. Jestem, jaka jestem. I dobrze mi z tym. Dobrze się czuję ze swoim ciałem. Pozwalam sobie na odpoczynek, kiedy moje ciało go potrzebuje. Docenianie siebie to mój nawyk. Jestem szanowana i doceniana przez innych. Lubię, jak wyglądam i jak się ruszam. Wybieram miłość zamiast niechęci. Ufam swojemu wewnętrznemu głosowi. Jestem kochana przede wszystkim dlatego, że sama potrafię kochać siebie. Ważniejsze niż to, co ze sobą robię, jest jak to robię i jaką przy tym buduję relację z samą sobą. Z każdą kolejną minutą słuchania tych afirmacji uwalniają się negatywne myśli, a ja zaczynam dostrzegać swoją ogromną wartość. Cieszę się sobą. Robię to, co jest moim priorytetem. Dbam o siebie. Akceptując siebie, jestem bezpieczna. Daję radę. Jestem niezależna. Wybieram zrelaksowanie zamiast presji. Otwieram się na nowe możliwości. Wierzę, że wszystkie sytuacje dzieją się dla mnie. Mam jasną wizję tego, do czego dążę. Mam coraz więcej pozytywnych myśli, wiary i nadziei na przyszłość. Oswajam swój lęk poprzez działanie, które doprowadzi mnie do spełnienia moich marzeń. Rzeczy były trudne, zanim stały się łatwe, dlatego regularnie wychodzę poza strefę swojego komfortu, by się rozwijać. Zaczynam każdy dzień z pozytywną intencją. Wierzę w swoje możliwości. Czuję się zrelaksowana. Moja pozytywna wibracja przyciąga do mojego życia osoby, które są na podobnym poziomie świadomości. Pewność siebie przejawia się we wszystkich moich działaniach. Kiedy daję sobie czas, żeby poczuć siebie i to, czego chcę, staję się naturalnie pewna siebie. Wyrażam po prostu to, co jest prawdziwe we mnie w tej właśnie chwili. Kocham siebie i swoje życie. Każdego dnia zyskuję większe poczucie własnej wartości.